Hej, hej, witajcie. Ja jestem Kawel2K i witam was w drugim sezonie, odcinku pierwszym Staropolskiej Wsi. Jak widać, stare maszyny wjeżdżają na rejon, nie? Raczej sobie zawiozłem jeden ciągnik z przyczepą na gospodarstwo. I teraz ogólnie zawożę całą resztę, czyli pług i tutaj kultywator, jak widać. Ile, że pamiętam, że tak się nazywało, bo zawsze mi się to myliło. Oczywiście kamadzik, który jest mój. Wszystkie sprzęty, co tutaj są, są moje. Tak jak laweta i ciągnik. To jest, będzie najgłówniejszy. Tu mamy talerzówkę. Rozsiewacz, czegoś tak. Siewnik konny. To, co mi wiadomo. Bardzo fajnie zrobiony. Trzydziestka. Z opryskiwaczem. I generalnie tu jeszcze kombajn czeka na przywiezienie. Ładnie wygląda, naprawdę ładnie. I oczywiście rozrzutnik. Okej, no to co, możemy jechać w sumie. Samolot, jeju, się wystraszyłem, że bomba leci. Już, bo się zakończyła serię tak szybko. I generalnie ta mapa to jest mapa Dąbnica, którą naprawdę polecam, naprawdę jest super zrobiona. Jak na razie grałem na niej trochę i nie mam jej nic do zarzucenia na chwilę obecną. Co pojadę trochę z tej perspektywy też, bo nie chcę, żeby mi to pospadało, bo się trochę namęczyłem, żeby to tutaj umieścić. Jezu, co to za lag był. A to już oczywiście musi się poprzenikać, to już jest norma. Dobra, betoniarka. Antek. Te sprawy. Więc raczej spodziewajcie się, że może być w najbliższym czasie jakiś nowy ciągnik, bo będę mieć tylko 3, ale takie skromne, nie? I żaden nawet nie będzie mieć 100 koni. A oczywiście nie liczę też na to, że będzie jakiś od razu full wypas. Typu jakiś John Deere czy coś. Teraz będziemy jechać na stare maszyny, czyli będę takie starsze właśnie. W miarę mocne, ale stare. Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra, tylko jak tu wjechać, żeby nie przywalić w coś. O, tu jest tutaj jedna z przyczep, o której mówiłem. Znaczy jedyna przyczepa, bo nie mam innej. Na razie myślę, że ta mi wystarczy, bo pól nie mam dużo. Ponieważ moje pola to są tylko te, co tutaj widać. A ciągniki posiadam, to jest tutaj już przywiezione, to jest 60. Z taką oto przyczepą. Bardzo ładna swoją drogą. Jedna z najładniejszych, jaką miałem na swojej sali. Nie, ten guzik. A tym będę musiał na dwa razy jechać, bo będę musiał po kombajn jeszcze wrócić, bo zrzutnik. Teraz ty musisz jechać naprawdę ostrożnie, bo to już jest tak na słowo honoru się wszystko trzyma. A ten ciągnik też myślę, że raczej wymieni, bo potrzebowałem coś na szybko, niezbyt drogiego, a żeby też było w miarę dobre, nie? Po prostu z 12,34. Ale on tutaj długo nie zabawi raczej na tej serii. Gdzieś go do Zbycha sprzedam i będzie po problemie. Mam trochę kaski, bo na początku sprzedałem poprzednie maszyny, bo były zbyt nowoczesne. To jest po pierwsze, a po drugie miałem już chyba na start około 1 250 000. Spłaciłem sobie kredyt całkowicie. No i pokupowałem pola, ziemię i tak dalej, maszyny, a i tak jeszcze mi tyle kasy zostało, no to raczej parę nowych nabytków na 100% wleci, jak tyle hajsu jest. Tylko co proponujecie z ciągników? Co mam kupić? Może zetora jakiegoś?
A może jakiegoś starego John Deere'a? Zadecydujcie też. Ładnie ciśnie susik. Ale zabójczej prędkości to on nie ma. Ale niech ten sobie przejedzie. Już, teraz sobie zrobię taki skręt dosyć duży. Ale skrętnością to on nie grzeszy, tyle powiem. Co na mnie trąbisz, stary dziadu? Dobra, ściągamy 30. Pal, pal. Pięknie, chodzi jak złoto. Tutaj, bo to się już gubię trochę. Tutaj myślę, a można w sumie tutaj dać. I 30 dosyć tutaj będzie też przechowywać. A ten się mi tutaj chyba wejdzie, raczej powinien. Oczywiście wszystko już napełnione, żebym nie musiał jeździć po 500 razy. No, będziemy mieć tu samoloty bardzo często z tego co widać. Ta jest 30. Na tej gospodarstwie jeszcze nie grałem. Ale grałem za to na trochę innym, trochę całkowicie w przeciwnej części mapy, nie? Bez problemu wszystko wyjeżdża. No i teraz najcięższe. 30 raczej tego nie dźwignie, ale spróbujemy. Może się akurat uda. Byłoby śmiesznie, jakby to dźwigła 30. Jak opony siła, ale daje radę z Kubana. Dajesz. Ale 30. 30 power. Ale ją do tyłu gibło. Aj, a dobra, wiem gdzie to dam, bo to może sobie w sumie stać pod chmurką. To w takim wypadku 30 już można odstawić do garażu. No i git. I teraz można jechać z powrotem po kombajn. A te sprzęty można w sumie w szczwany sposób zrzucić. Siup. Dobra, dalej.
cholerny, na gałąź taka mała potrafi zatrzymać. Pieroństwo jedno. A, stój. Bo chcę przybrać kilka razy, to spadnie. A tym właśnie mówiłem. Za mała prędkość. No co, najmądrzejszy sposób na ocenie tego. Aha, spoko. Bo coś się chyba zbloczyło. Nie chcę zlecieć. No, i tak to ma być. Tu mam taką fajną wiatkę, co tutaj ją wcisnę tą ciężarówkę. Oczywiście w takowy oto sposób. Ej, cholerny kabel mi od myszki się strombolił. Dobra, można jechać. Jedziemy po ostatnie rzeczy. Można kończyć odcinek. Napiszcie w komentarzach, która wam seria się najbardziej z farminga podoba. Życie na kredycie, czy właśnie staropolska wieś, czy może z rakiem stara wieś. Widzimy się na miejscu, jak dojadę. Właśnie dojeżdżam. Ja będziemy pakować kombajna na pakę. Dobra, obróćmy się. Najpierw. Biznes tutaj ma miejsce na zapięcie jakiejś przyczepy rozrzutnika, może się uda zapiąć. To jest ten na, żeby móc sobie header przewozić, ale ja spróbuję tak. Spróbujmy. Ha. Proszę bardzo. Da się, da się. Postaracie wjechać tak, żeby. Ojej, trochę szeroki jest ten bizon. Bym powiedział, trochę chyba za szeroki ma rozstaw osi. Oj, kurde. Proszę wejść. Nie rób histerii mi tutaj kombajn. Ojej, na milimetr. Ojej. No dobra, zrobię to tak. Dojadę tutaj do końca. I zobaczymy, co się teraz stanie. A niech będzie. A i to będzie ciekawy transport.
Dla bezpieczeństwa swojego i użytkowników ruchu drogowego wyłączę ruch uliczny. Proszę, nie spadnij, widzonku. Ale to komicznie musi wyglądać. Dąbnica Wita. Dobra, wyjdę. No ale dasz radę, kolego. No i git. Teraz tutaj kawałek dalej. Podjadę. Gdyby tak, cyk, i tutaj się rozładuje. Dobra, teraz sobie ciągnikiem to po prostu potem rozrzutnik wyjadę, a teraz trzeba Dizonem gdzieś wjechać i go ukryć przed deszczem i złodziejami. Bo pomyślałem, że jest, że można sobie go rozkraść, czy coś takiego. O, może nawet tutaj wejdzie, zobaczymy. Oby. Oj, nie wejdzie. A liczyłem, że jednak się uda. Pierwsze filtra, może na wysokość by nas tych wraz, ale przez ten cholerny filtr, czy co to w ogóle jest, nie dałoby rady. Cholera, jestem i takie rzeczy blokuję. A jedźmy najpierw tamtym, bo uporządkuję tamte maszyny i tam się pod tą wiatkę schowa Bizona. Cyk. Cyk. Dobra, tutaj co może w sumie stać. Żeśmy się tutaj wygramolił, dziadu. Traktor nie grzeczy skrętnością, ale jeszcze muszę w takie miejsce wjechać. Ja już mu daję minusy za ten. Za tą skrętność, bo to jest jakiś dramat według mnie. Ja to się stało spokojnie.
Dobra. Bóg tutaj dam. Tego dziada tutaj, tylko będę musiał go jakoś potem obrócić. Ale to nie ja dzisiaj. I sobie bizona wciśniemy gdzieś. Tutaj ostatnie to. Powinno być ok. Na szczęście widać tutaj w miarę. Chociaż. Oj, ale tutaj te światła tak na styk. No. Co mnie tym razem blokuje? No nie gadaj, że ten filtr. Cholerne badziewie. Co tym razem? Dobra. Zaczyna mnie już to trochę irytować. Co za... Cholera. A ja będę mieć zabawy. No, wjechać potrafił wjechać, ale teraz już nie wyjedzie, bo po co? Cześć, o co ty się chłopie blokujesz? No o co? Jak mnie denerwują takie rzeczy w grach. Cholera wie, o co mu chodzi. Dobra, spróbuję nie wyjechać na chama, na siłę. Dajesz! Bizon na dwóch kołach. Dajesz! Nie opieraj się. A, wiedziałem, że dasz radę, Pieronie. Dobra, tutaj dam header. Niech sobie w krzeczorach stoi. A ja spróbuję tu wjechać przodem. Może się uda łaskawie. Ta. Jak najbliżej prawej. Jaja, co robisz? Drabinka będzie mnie blokować. Teraz. Nie zmieścić, no co za gnida. Jak mnie działa to na nerwy. A ja wam mówię. I co teraz? Dobra. Przez jakąś krótszą chwilkę będzie musiał stać pod chmurką. No bardzo mi przykro, nie chcę nigdzie wejść, no to. Trudno. Tą ciężarówkę się potem wywali. Tutaj sobie jedzie kombajn. Na razie jakieś plantyki rozłożę i na siedzenie i będzie git. Zamykamy bramę. Żeby żaden gijen czy jakiś cholera jak to nie wlazł. Tutaj miał w sumie iść odrzutnik. No i można tak gratisowo jeszcze co? Sobie samochód kupić i w nim przyjechać. Bo fajne modyfikacje znalazłem na samochody. Więc czemu ich nie użyć? Dobra, tutaj do 30 się wcisnę tym dużym i cyk i w sumie można właśnie tak jak mówię samochód i myślę, że taki byłby idealny.
No proszę, kierownica z prawej. Ale mnie tam to nie straszne. Ja ogarniam takie tematy. A miałem ruch włączyć. Fajny samochodzik, naprawdę. Land Rover, o ile się nie mylę, to jest taki ten starszy. Ale cieniutkie kółka do max. Jeju, jak on... jak miota, jak delikatnie tylko skręca. Dobra, wyprzedzamy i wjeżdżamy na pełnej tutaj od razu. Jak ja ci za stromne, to zobaczysz. Zaś ci trąbne, dziadu. Dobra. No i wszystko generalnie tutaj z modyfikacji głównie. Nie ma tu nic oryginalnego z gry aktualnie. Ja tutaj wjadę tym autem. I proszę bardzo. I samochodzik też od razu jest. Także dziękuję wam ślicznie za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też o taktycznym dzwoneczku. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.